Medycyna nuklearna to jest taka gałąź medycyny, która wykorzystuje izotopy promieniotwórcze dla diagnostyki i terapii różnych chorób, na przykład chorób układu krążenia, chorób neurologicznych, chorób nowotworowych, z wykorzystaniem również później tych radiofarmaceutyków czy tych izotopów promieniotwórczych do leczenia tychże chorób. Stanowi znakomite uzupełnienie tradycyjnym badań obrazowych, takie jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny. Jej unikalną cechą jest to, że wprowadzamy izotop do ciała pacjenta, żeby uwidocznić pewne stany chorobowe albo stany nieprawidłowe, patofizjologiczne, w ten sposób, żeby można było lepiej zdiagnozować i leczyć chorobę. Na przykład w chorobach nowotworowych stanowi absolutny przełom w badaniu chłoniaków. Jest to unikalne narzędzie, które wykorzystuje się do tak zwanej medycyny spersonalizowanej, a więc nie dla takich, dla wszystkich, tylko dla tych chorych, którzy są bardzo ciężko chorzy i wymagają zindywidualizowanego leczenia.